Równo tydzień temu dodałem materiał z Fordem F350 Super Duty na Uberze w Warszawie. Reakcje pasażerów były świetne, ale to nie wszystko, co widzieliście. Zobaczcie wycięte sceny, które często swoim humorem i sytuacjami przebijają poprzedni materiał. Zapraszam do oglądania. Ole wielkolic, to taki duży, spory auto. Duży, spory samochód, spory. No, spory. Samochody to można sobie przejeżdżać, więc, ale duży. Oj tak, często to słyszę. O, to nawet nie jest duży, to jest ogromne. Okej. Gdzie takiego można kupić? W zasadzie od ręki chętnie sprzedam. Chętnie sprzedam. Z miłą chęcią, jak mnie cena nie zabije. To umówmy się na pół bani i jest twój. Dobra. Moja pierwsza myśl okurwał, Wolcik się spierdolił, bo mnie wyświetlał zupełnie samochód, a tu go nie ma. Z której strony się wdrapać, czy tu drabina wyskoczy, czy co? A drabinę też mam. No, będę wychodząc nie zapomnieć fotki, co walnąć, bo mam jedną koleżankę, co by kurde oszalała. Poleciałaby na auto? Bo już męczy, że o, bo ty opowiadałeś mi to i tamto, nie zrobiłeś zdjęcia. Zrobię ci zdjęcie i powiesz jej, że kupiłeś auto. Że to jest twoje nowe auto. Jeszcze w dodatku, że podwyżkę dostałeś, no to w ogóle uwierzę. No podwyżkę to wie, skubana ma chody w kajerach. Dla ciebie 500 zł. A hamulce jak ma dobre? Ej, hamuje, kurwa, jak on taki wielki samochód. Pozdrawiamy. Kciuka dostaliśmy, dobrze. Warnings. Look at this car. Tak. My tylko zostawiamy pana Diego. Pana Diego. A wiesz, co jest najlepsze? Zobacz, co się wyświetla teraz na ekranie. No, drive mode, uwaga. Eko. Rozumiem, ikonka jest. Teraz inżynierowie mieli niezłą umów, nie? Robiąc taką ikonkę w tym aucie. Tak. Ej, zrób mu eko. Kurwa, nic z tych wybojów nie czuć. Zapierdala jak z 80. O, właśnie gaz się skończył. Chłopaki, jedziemy teraz na benzynie. Słuchajcie, mamy jeszcze trochę, tu jest stacja benzynowa. Ja bardzo was przepraszam, ale jak macie trochę czasu, to ja naprawdę bym was wykorzystał. Idę tankować. Ale co do płacenia, robimy papierkami nożyce. Jak? Bomba to jest parę. O tam. Aż mojemu tacie wyśle. Taka zabawka. Ale to naprawdę trzeba umieć jeździć, co? To na tira, bo ja, stary, bałbym się po ulicy. Do you need a special license for this car? Driving license for the tanks. Really? That's like a military no car. Way. Yeah, really? Yeah. For sure? The car is quite fast. Pisze tacie, 7,3 litra. A tata, o kurwa. Mama. Cicho, cicho. Halo? Mamo, jeżdżę monster truckiem. Nie mogę rozmawiać, jestem na misji. Co oni tam, cysterny tankują? Człowieku. No możliwe, czekaj, 226. Oj, a bo gaz tak wolno leci. Dzieci poniżej 12 roku życia mogą być zabite przez airbag. Aha, poduszkę. Ole będzie ten. O, to jak huknie coś czuje ta poducha, to no roz. Nie, to jest na pewno poduszka, która po prostu, ona musi spełniać normy europejskie, więc to musi być, wiesz, bezpieczne. To nie ma tak, że poduszka tu jest silniejsza. Ale żeby w czymś takim poduszka wystrzeliła, to nie wiem, co trzeba przypierdolić. Bez kitów, czołg chyba. Dobra, zatankowana. No to dobrze. Oni poszli, ty masz prawko. Dawid, zatankowane, siadaj za kółko, ty masz prawko. Dzida przez siebie i jecimy. Nie są tak duże, no właśnie. Rezerwa. No niestety, musimy znaleźć stację. A przed chwilą tankowałem. Nie wiem, czy panu wiesz. To teraz papier, kamień, nożyce, kto płaci za paliwo. 3, 4. No i już pięknie. Żartowałem. Damy radę. Przejazd za darmo. Śmiesznie to wygląda, bo my siedzimy wyżej niż pasażerowie w autobusach. Wyżej i niż kierowca również. Drzwi musiałby otworzyć. Przepraszam, zasłoniłem panu światło. Bo pan tam. Jedziemy. Bardzo miły pan. Pozdrawiamy. Nie no, jakby człowiek był najlepszym kierowcą w Europie, to może jeździłby co tydzień innym autem. A od czego pan zaczął? Zacząłem od Opla Meriva, to jest mój ukochany samochód. Jaki? Opel Meriva, to jest cudowne auto. Now we have to go down. Out from the car, to go down. I can tell you what is the weather down. Ludzie się patrzą i wiedzą, co to. Czy to Putin przyjechał? Nie, broń Boże. Jeszcze jakby strzelał. Trochę strzela. Może wyłączymy sobie trakcję? I to pick-upem bokiem to jest hit.
To musi dobrze z zewnątrz wyglądać, co? Gdzie można to obejrzeć? Mogę ci napisać, będzie łatwiej. O, snapa dostałeś od Igi. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy Igę ze Snapchata i... Iga, to twoja dziewczyna? Nie. To jeszcze raz, bo zaraz inne będą zazdrosne. Przepraszam? Tak? Czy to jest pan Rafał? Tak. Jak odpowie pan trzeci raz tak, to zapraszam. Czy zamówił pan Bolta? Tak. Ale ja ciebie kojarzę z jakiegoś... Może się widzieliśmy, może do podstawówki razem chodziliśmy. Kto wie? Jakiś youtuberem wcześniej. Jedna osoba z przodu, druga z tyłu. Ja idę z tyłu. A co pana takim autem takim ten? Uwaga na głowę, uwaga na nogi, uwaga, żeby nie spaść. To, że do nadarzyna mnie pan wywozi? Tak. Musimy zawrócić. Uwaga, a, tam człowiek jakiś. Tak. Jejku, chłopak, jak leci. Co się dzieje? Siemaneczko. Siema. Kazik jestem. Robert. Słuchaj, ja cię znam z YouTube'a. High five. Jest taka akcja. Wsiadaj, skakuj. Poczekaj, bo my jesteśmy zbyt goszczy, stary. Chcecie mi nakopać? Nie. Potrzebujemy jechać do centrum. No w sensie do centrum, jesteśmy zbyt goszczy. Przyjechać na targi. Ze szkołą. Tu chłopaki. Z chłopakami chcieliśmy też jechać. Ale stary, jaka akcja, ja pierdolę. Siemano! Jedziemy na pełnej. Siemanko. Co tu się w ogóle dzieje? Siema. Siema. Nie zabijacie mnie? Nie no, co? Czyli bomba. Ale słuchaj, przywieziesz nas? O. My musimy być za 2,5 godzinki tutaj. Z powrotem was przywiozę. Z powrotem was nie przywiozę. Dobra, ale... ogarniemy to. Ogarniemy. Ale gdzie potrzebujecie? Nie mam pojęcia. No jak to? Słuchaj, pojechaliśmy... Jesteśmy na wycieczce szkolnej na targach i nam się trochę nudzi. Kompletnie nic sam nie ma, więc mieliśmy, że pojedziemy autobusem do Warszawy, ale nic tu za bardzo nie jeździ. Nielegalnie oczywiście. Okej. Okay. Nic tu za bardzo nie jeździ. Ale stary, i mamy całe 3 pompa. Godziny do dyspozycji. Czyli mam wam co, umieć dzień? A tak, ale nie. Nie. No stary, ale... Wkręcacie mnie. No, nie, no zaraz, serio, to są takie chujowe te atrakcje. Trochę ty już siedzimy po prostu. To wygląda jak IKEA. Naprawdę, to jest IKEA, większa IKEA po prostu. Ja lubię IKEA. Kurde, to poszedłbym w sumie. Poczekajcie tutaj, ja pójdę i... 500 najlepsze jest to, że ja miałem pasażerów, którzy specjalnie z Warszawy na te targi pojechali. Idziemy na targi meblowe. O, spoko. Tak. Jesteście z branży? Jesteście tak, z branży. Tak. Super. Bo dla nich to jest biznes fajny. A wy specjalnie chcecie uciec z tych targów. A ja dwóch chłopaków byś jeszcze nie wziął? Nie, nie ma szansy. A byś był jeszcze... No, dobra, nie wierzyli, to nie, bo oni by nie. Chcieliście jechać, a oni mówią, że nie. Tak, że nie, że nie. Nie damy rady, nie? To tamci? No nie ma miejsca, no co? My jedziemy. Nie ma. Było wiedzieć, serio. Ale to jest taki kurwa potwór, zobacz to. Kurwa, luksus. No i serio, chciałbyś tu siedzieć, nie? O, kurde. Ale szef, spalanie jest? No jest. Tak jest. Nie, spalanie jest dramatyczne, ale w gazie. Widzisz, to w gazie? Co ty? Jakie są wasze plany na przyszłość? No, może tak podejdę. Się, nasz profil się nazywa Technik Budownictwa z Innowacją Komputerowej Wspomagania Projektowania CAD. Nieważne, inne pytanie. Ale w zasadzie czemu się ludzie z Bydgoszczy śmieją? Nie wiem. Nie wiadomo, mamy Muzeum Mydła i Brudu, więc dlatego. Okej. Okay. Jak masz na imię? Kazik. Kazik? Mi Kazik. Wy jak masz na imię? Kuba, ale Kazik. To jest Kacpra Redziu. To jest Antek, ale Antoś, a ja jestem... Dobra, ciekawe. Mogę wam na was wszystkich mówić Kazik, bo nie zapamiętam. Wpadłem na pewien pomysł. Musicie mi odpowiedzieć najpierw, jakie jest wasze ulubione auto? G-klasa 66. Zdecydowanie. Okej, a twoje? G-klasa. Wszyscy? Tak. Pomyślałem, że jeżeli macie ochotę, mogę zabrać was do siebie do domu, pokazać wam Vipera. Ja pierdolę! V10! Ten stary Viper. Halo, cześć, Adrian, jesteś na głośno mówiącym. Gdzie jedziemy? Gdzie jedziemy? Jedziemy do Vipera. Żałuję, że nie biegł. Miło ćwiczyć, teraz to bomba z UF-u. Pojechaliśmy na jakieś nudne targi i wylądowaliśmy w takim potworze. A wychodzimy do Vipera. Czekaj, chodź. Chodź. Nie ma porównania, nie? Nie ma porównania. Do siebie ty. A stąd ty? Ja? Nie ma problemu. Nie, no to do lusterka to nawet
I ty masz 2 metry? Trochę ich wyprzedzę. Na 3-4 wybrać od 1 do 5 palców. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ja nie mogę, nie wiem! Dobra, dzięki, chłopaki, ale jadę, nie? Zapraszam! Mam nadzieję, że wam się podobało. Nie zapomnijcie o subskrypcji. Do następnego. Cześć!